Cześć, witam was na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Transport Fever 2, seria Vanilla. Znowu znajdujemy się w Colburn, tak, ja wiem. Dobrze, ale to nie bez powodu, słuchajcie. Słuchajcie, spójrzmy sobie, jak wygląda sytuacja w samym Colburn pod kątem towaru. Mamy dowożone pieczywo, tak, żywność. W 70%. Nie jest źle, mogłoby być lepiej, ale to w którymś tam odcinku, albo w ogóle poza odcinkami, zajmę się jeszcze większym zboostowaniem naszej piekarni, bo jeżeli byśmy zauważyli, no to ona tak, jeszcze jej brakuje, jeszcze wszystko wykorzystuje i tak dalej, więc można byłoby jeszcze tutaj tego czwartego pola użyć. No i idąc tu za radą oczywiście widza, zrobić to samo, co robiliśmy tu, czyli po prostu z tego pola dostarczać zboże tu. Tu by się przeładowywało w jakiś tam sposób, jeszcze nie wiem jaki. No i później te samochody zabierałyby dotąd, tutaj do tego miejsca, tu by się przeładowywało. No i już zwiększylibyśmy oczywiście pewnie ilość pojazdów na tej końcowej trasie. Ale muszę to przemyśleć, pewnie tak zrobię, ale muszę to najpierw oczywiście przemyśleć. Co dzisiaj? Dzisiaj znowu może wyjść dłuższy odcinek, sorry. Wybaczcie mi to, ale potrzebujemy, słuchajcie, zacząć dostarczać materiały budowlane do Colburn, ponieważ oni dosyć dużo potrzebują, a my niczego im nie dajemy. I teraz rzecz jest tego typu, że mamy dwie możliwości. Albo gdzieś skądś ogarnąć kamień, i to skądś to jest powiedzmy gdzieś stąd, albo co znaczy, no, może nie tyle co gorsze, ale nie wydaje mi się, żeby to było zbyt opłacalne, to jest zbustowanie tutaj tej fabryki materiałów budowlanych, no i samolotem po prostu przewożenie cegieł. Ale chyba wolałbym jednak wozić kamień. Samolotami oczywiście. Bo byśmy na tym tylko zyskali. A właśnie! Wymieńmy samoloty. Mówiłem, że to zrobię i zrobię. Zarządzaj pojazdami. Wymienimy te dwa samoloty, słuchajcie, na te Boeingi 757. Tak. 51 pojemności każdy z nich ma. No i dobra. W powietrzu się zamienił. Proszę bardzo. Dobra, załadujesz się? Powinieneś. Tak, załaduje się. Dobra, przyspieszmy sobie czas, bo zanim się zabierzemy za budowę, to ja bym chciał zobaczyć, ile my zarobimy na pełnym takim samolocie, słuchajcie. Jak pamiętacie, poprzednie maszyny, te kanadery, one woziły 27 sztuk towaru. I zarabialiśmy nieco ponad tam milion dolarów. Chcę zobaczyć, ile tutaj będzie. To nie jest co prawda podwojona liczba, ale myślę, że około 10 milionów powinniśmy zgarnąć. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Piękny ten Boeing, co? Piękny ten Boeing. Jestem, słuchajcie, fanem lotnictwa. Zresztą kilka osób może to potwierdzić tutaj na kanale. Więc ja się fascynuję, zwłaszcza jak widzę Boeinga, tak? Bo ja uwielbiam akurat Boeingi. Za Airbusami tak trochę nie przepadam. Airbusy za mną zresztą też nie przepadają, więc jesteśmy kwita. A za Boeingami no po prostu szaleje. No i teraz chwila prawdy, słuchajcie. Tak, tamten na holdzie czeka, dobrze. Na holdzie. Zobaczmy. 12 ponad milionów! No słuchajcie, to przekroczyło moje wyobrażenia. 12 baniek w jedną stronę, słuchajcie. A pamiętajmy, że one czasami też latają pełne. W drugą stronę oczywiście pełne, z cegłami. Więc no, kurde bajka, no to teraz to my będziemy mieli niezłego boosta, słuchajcie. Dobrze, zabierzmy się w takim razie za poszukiwanie jakiegoś kamieniołomu. No to mi się podoba. Tutaj mamy kamieniołom, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby akurat to wykorzystywać, bo to jest niewielka w sumie odległość. Tak naprawdę. Nie widzę nigdzie indziej. Dobra, to tak zrobimy, ale zanim to nastąpi, oczywiście przygotujmy sobie wszystko,
jeżeli chodzi o teren, jeżeli chodzi również o drogi. Colburn jest miejscowością podstawową, do której cegły mają trafić. To jest dla nas bardzo istotne ze względu na fakt, że jak wiemy, traktujemy Colburn jako naszą stolicę, więc chcemy, żeby się jak najlepiej rozwijała. W związku z tym pierwsze miasto, które musi te cegły otrzymać, to jest właśnie Colburn. Później, przy okazji, może otrzymać materiały budowlane Henley oraz Burntwood. Tutaj mamy taki trójkąt bermudzki, gdzie wszystko znika tak naprawdę, no i tutaj te materiały muszą trafić, ale podstawowym miastem jest Colburn. Dobra, ogarniamy sytuację. Musimy to wszystko sobie tu przygotować. Ponieważ w tym wypadku wykorzystamy prawie wszystkie środki transportu, jakie są w tej grze, prócz statków. Wykorzystamy pociągi, wykorzystamy pojazdy drogowe oraz wykorzystamy samoloty. Więc musimy tutaj mieć sporo miejsca, żeby zrobić takie, no można powiedzieć, mini centrum logistyczne. No i mam nadzieję, że to jakoś nam wyjdzie. Czekajcie, bo mi niewygodnie jest. No dobra. Tutaj myślę, że po tej stronie będzie lotnisko. Byłoby to dosyć fajne miejsce. Po tej stronie za to będzie dworzec towarowy. Tak, ja wiem, mógłbym transportować to tutaj, bo tu mamy przystanek cargo zrobiony, peron cargo. Ale nie. A dlaczego nie? A dlatego, że w momencie, kiedy byśmy dostarczali jeszcze do Burntwood materiały budowlane, to wówczas potrzebujemy osobnego peronu, żeby te materiały budowlane mogły się składować. Ja liczę na to, że ten przemysł się tu rozbucha. Bo jak nie, to będę dość mocno zawiedziony. Jeszcze musimy pomyśleć o paliwie. Ale to oczywiście nie w tym odcinku, nie dzisiaj. Na razie zajmujemy się tutaj czymś zupełnie innym. Dobra. No to myślę, że mamy to na tyle płasko, że tutaj spokojnie już sobie... O, to nie było płasko. Co tu się... A co to ma być? Czemu to tak się robi? No dobra, tam. To są dosłownie milimetry, jeżeli chodzi o różnicę terenu. Teraz tak, potrzebujemy tu go obtoczyć, że tak powiem, drogą z każdej strony. Tym razem. Zawsze to robiliśmy w Transport Fever 1, nie wiem, czy sobie przypominacie, ci, którzy oglądali Transport Fever 1, którzy byli obecni podczas serii z tamtej gry, z tamtej części, to zawsze robiliśmy to w ten sposób, nie? Później jakoś mi się to odwidziało. Ale tu będzie to wymagane. Więc musimy to w ten sposób wykonać. I teraz, czekajcie. No tak, żeby było równo może. O, tak. Dobra. I to byśmy mieli. Teraz tak, tu w każdą stronę zrobię taką odnogę. Tylko, kurczę, czy ty możesz się prosto... No to jest prawie prosto, to nie jest prosto, to jest prawie prosto. No dobra, ale może tak być. I jeszcze ciebie tutaj, o, ty to mi będziesz bardzo potrzebna, ale ty to też musisz iść prosto. O tak. Dobrze, a te cycki tutaj, te dzyndzle, to pousuwam. O, to mogę usunąć, to mogę usunąć, to też mogę usunąć. Dobra, jeszcze troszeczkę sobie tutaj popracujmy nad tym terenem. No tu pamiętajmy o lotnisku, nie? Dobra. I niech on się tu styka ładnie z drogą, a resztę to on sobie już tam wymanewruje. Tutaj będzie lotnisko. Tylko właśnie, bo po tej stronie stanie dworzec kolejowy. I teraz pytanie brzmi, czy będzie jakoś to można było sprytnie połączyć, tak żeby mieć dostęp ewentualnie z dworca kolejowego do lotniska. Powiecie, no ale po co ci, bo cegielnia będzie tu tworzyć. Tak, akurat materiały budowlane, ale ja zastanawiam się już na przyszłość, czy jeszcze czegoś nie będę tu transportował. Więc wolałbym to mieć. Nie, wiecie co? Czekajcie. Może lepiej zaczniemy od tego, co tanie, czyli od dworca towarowego. Taki zrobię. Najdłuższy, jaki się da.
z czterema peronami, trakcyjne, tak? I obróćmy to. I obróćmy to, niech to będzie równo względem drogi. No i dobra, jest, dobra, mamy to. Dworzec stoi, to teraz lotnisko towarowe. No i to będzie pytanie za 100 punktów. Będzie połączenie z dworcem? To równo. Jest połączenie z dworcem, słuchajcie. Kapitalna sprawa. Ciach. I wspaniale. A tutaj, i tutaj, to możemy zrobić, słuchajcie, place załadunkowe. Na przykład dla pojazdów, które będą tam gdzieś tam transportowały, powiedzmy, tutaj do Henley. Myślę, że wówczas jak Henley dostanie cegły, to się zacznie rozbudowywać i więcej osób będzie jeździło, bo jak na razie to jest bryndza. Niestety, przykro mi, ale nie chcą jeździć, coś się zbiesili na mnie i na mój transport. Nie chcą korzystać, no, nie będę przecież ich na siłę zmuszał. Co teraz robię? Przygotowuję tutaj teren pod tory oczywiście, bo to nam będzie jak najbardziej potrzebne. Na razie tylko taki kawałeczek. O. Niech mają. Tutaj. O, dotąd. Dobra. I teraz tak. Zanim cokolwiek zrobimy tam z tym, to tutaj musimy sobie nieco rozbudować dworzec w Colburn. Tylko zapauzujmy sobie, bo jeżeli pociąg mi jakiś tutaj wjedzie, o ile nie stoi. Stoi tu coś? Nie stoi. Dobra. Gdyby stał, to później by zwariował. Jak ja to chcę zrobić? Ja myślę, że peronów pasażerskich to nam już wystarczy, więc po prostu połączę tutaj, o, peron cargo. Dajmy to trochę dalej. Chociaż czekajcie, bo tutaj tak na dobrą sprawę, peron cargo. Aż taki długi chyba być nie musi. Tak mi się coś wydaje. To może dotąd. To już bardziej dla estetyki robię. Teraz tory. Tory tak. O, już zaczynają się lagowania przy rozbudowie, więc to już zaczyna być to. Już zaczyna być to, co gracze lubią najbardziej, czyli lagi. Tutaj możemy to zrobić w taki oto sposób. Ja się tylko zastanawiam, czy w tym miejscu nie wykonać po prostu przelotek. Dlaczego przelotek? Dlatego, że niewątpliwie można byłoby posłużyć, mogą te tory posłużyć do wyprowadzania gdzieś towaru albo sprowadzania towaru gdzieś z dalszego krańca mapy. No i teraz tak, nie wiem jak to. Dobra, wiecie co, zostawmy to na razie tak jak jest. Nie będę tutaj, bo tak się zastanawiam, czy tory, czy peron. Zostawię to tak jak jest, jak na razie, oczywiście, jak na razie. I teraz tak, skoro mamy już tutaj peron towarowy, no to trzeba go jakoś ładnie wkomponować. Nie będziemy korzystali z tej linii, dostawimy tutaj tory, żeby było równo oczywiście. Tory. Tak, tylko zrobimy to jakoś gdzieś stąd, na początek. O, dwa tory, dwutorowo to puścimy. Dlaczego nie chcę tędy puścić? Nie chcę na tak krótkim odcinku mieszać transportu pasażerskiego z towarowym na jednej magistrali dwutorowej, bo, znaczy magistrali, to może magistralą nazwać. No bo będą sobie przeszkadzać. A tak odseparujemy ten ruch. Panie, ale pan się tu ładnie równaj. Co to ma znaczyć? Ktoś nie chce współpracować ze mną. Proszę, chwileczkę. Aha, dobra, czyli widzę, że to trzeba po kawałku tutaj na tym wirażu puszczać. Bo inaczej to będzie miał jakieś kłopociki z widy i inne sprawy. To nic.
Słuchajcie, powiem wam tak. Tu jeżeli chodzi o te rozjazdy, to nawet mi się to podoba. Wiecie? Ja nie będę tego mostu upgrade'ował. No to nawet fajnie wygląda. Nie wiem, może się komuś oczywiście nie podobać, ale mnie się podoba. To damy dotąd. Aha, aha, aha. Dobrze, daj tutaj się. No, gdzie ty się kończysz? Równo się kończysz. Chociaż, czekajcie, wiecie co? No można go nawet wysunąć. Nieco. O. Gdzieś dotąd. Spadłem z wiaduktu. Dobra, teraz tak. Teraz tego tu. No i tutaj. No to musimy się postarać. Więc tak. Wysuńmy sobie tutaj dwa tory. Tutaj też. Gdybyśmy jednak zdecydowali się na to, żeby tu były przelotki, albo nawet nie było, ale żebyśmy puścili jakiś pociąg towarowy, który by z tamtego krańca mapy, gdzieś tam z rejonów towarowych, jakichś tam przemysłowych, do Burntwood dowoziło towary, to tu zawsze można to wpiąć. To nie stanowi problemu. Teraz tak, ładnie to wepniemy tu. Już taki potężny robi się ten dworzec, no ale słuchajcie, no stolica, nie? Teraz tak, jaki długi jest ten dworzec, ten peron? No jest dosyć długi, więc myślę, że krzyżówki można zrobić tutaj, w tym miejscu. Dlaczego ja tak patrzę? To też dla osób, które się uczą. Jeżeli mamy, powiedzmy, skład towarowy, który liczy sobie, załóżmy, 20 wagonów. No opuszczałem z 40, więc w poprzedniej serii. To rzecz jest tego typu, że jeżeli powiedzmy, taka sytuacja, ostatni wagon stanąłby tu w tym miejscu, to jest krzyżówka, jedzie sobie prawym torem pociąg, jedzie i ostatni jego wagon tu się zatrzymuje, czyli reszta składu stoi na peronie, ostatni wagon sięga dotąd, bo jest taki długi, nie? To w drugą stronę, jak pociąg będzie jechał, to pojedzie niestety lewym torem pod prąd i gdzieś tam na czołówce się, na czołowym się zablokuje z innym pociągiem, który by też tutaj śmigał. Dlatego trzeba sobie wyobrazić, ile mniej więcej wagonów tutaj, jakie składy będą kursowały, popatrzeć na długość peronu, wiedzieć, że czy dany skład, powiedzmy 20-wagonowy, się tu zmieści. Akurat tu się zmieści, to już mogę z góry powiedzieć. I w pewnej odległości zrobić tę krzyżówkę dla bezpieczeństwa. Żeby mieć pewność, że cały skład przejedzie przez krzyżówkę i potem jak się odwróci i będzie chciał jechać, to sobie tu wymanewruje na tor prawy. Żeby nie jechać pod prąd. No mam nadzieję, że dla osób początkujących jest to proste i zrozumiałe. A my lecimy dalej. To puścimy sobie w takim razie tu prosto. Tego tutaj też. I teraz, chociaż nie, mogę jeszcze przez chwilę go pociągnąć. Mniej więcej, myślę, dotąd najwyżej byśmy go skrócili, jakby coś mi tam nie pasowało. O, dobra. I teraz pobawmy się tutaj. Co za masakra. O, no, tu to będzie fajna akcja, bo mamy takie coś. Tu dwa tory, tu mamy peron, nie? A ja bym chciał dwutorowo to puścić, nie? Tylko dwa tory. No to teraz mierzyć, jak to tam wygląda i tak dalej, żeby celować. Kiedyś tak robiliśmy. A teraz jestem sprytniejszy. Wypuszczam jeden tor, wypuszczam drugi tor. I teraz pomocnicze. I te pomocnicze dociągam, jak się tylko maksymalnie da, tutaj do peronu. Tutaj też pomocniczy. No ale kolego. O tutaj, ciach. I teraz zamiast ciągnąć te boczne tory, to ciągnę tylko te dwa środkowe. Jasne? Jasne. Myślę, że to jest zrozumiałe. Dobra, mamy te tory wyciągnięte. I teraz co? No i teraz musimy sobie popatrzeć. Okej, mamy tutaj jeszcze tory po jednym z każdej strony. Dobra. Teraz tak. Tutaj jeden wysokości,
łokciach, żebyśmy mieli nasyp. Puśćmy. Mniej więcej tyle. Dobra. I teraz spróbujmy to dołączyć i zobaczmy, jak to wygląda. 217, 140 przed stacją, może być, nie ma problemu. No szkoda, że gramy bez modów, bo akurat bardzo mi się podobał ten mod, słuchajcie, gdzie mieliśmy tam te tory, gdzie można było zwolnić, nie? Tam 50, 40, o takie rzeczy. To w poprzedniej serii mieliśmy, to bardzo, bardzo mi przypadło do gustu, no ale była umowa, że gramy bez modów, no to gramy bez modów. Może w jakiejś innej serii znowu będą mody. Tutaj dołączę to sobie tak na zasadzie na krzyż. Ok? A teraz, żeby było śmiesznie, do tego dołączę tu. O! I to samo zrobię po drugiej stronie. Nie, czekajcie, źle. Nie do tego toru. Nie do tego toru. Jak się właśnie patrzę, kurde, mówię, coś mi nie pasuje. To miało być tak. O. No dobra, mamy to. To mamy gotowe. Tutaj te tory mogą sobie zostać jakieś takie. No dobrze, niech sobie stoją. Nikomu to nie, niech sobie leżą, znaczy nikomu to nie przeszkadza. Czy żółweczki? Czy żółweczki muszą być. Bez tego to będzie problem. I dodatkowo jeszcze semaforki. Semaforki, ciach, raz. I oczywiście za peronami. Raz, dwa, trzy i cztery. Proszę bardzo, jest, jest. To mamy gotowe. Wracamy do torów. I teraz zobaczmy. Zaczniemy od zewnętrznego. Czy zachowamy 300 na tym łuku? Tak, zachowujemy. Bardzo się z tego tytułu cieszę. Jest nasyp, bardzo dobrze. Z tym nasypem to chyba fajniej wygląda. Nie wiem oczywiście, co wy o tym myślicie, ale zawsze możecie w komentarzach napisać. No i mamy to, słuchajcie. Tutaj jeszcze można semaforki dostawić. Tu też. No i powiedzmy gdzieś tutaj jeszcze, wiem, że trochę ciasno, ale bardziej mi zależy, żeby pociągi kursowały, słuchajcie, bez żadnych przeszkód i żeby się gdzieś tam nie blokowały za często. Więc wolę tych semaforów postawić ciut więcej. Dobra, i teraz tutaj. Tutaj semafor musi stanąć w tym miejscu. No i oczywiście za peronem. Mamy to. Mamy to, moi drodzy, w związku z tym musimy teraz sobie ogarnąć. Miejsce, skąd będziemy towar czerpać, nie? To mamy zrobione, tak naprawdę. To wszystko się ładnie spasowało, tylko teraz tak. Wiecie, robienie transportu lotniczego, towarowego, czy jakiegokolwiek lotniczego, to są dosyć duże wydatki. Żeby sobie o tak o, walnąć za 20 baniek, powiedzmy, lotnisko, i mieć wszystko głęboko w poważaniu. Przygotujmy teren. Przynajmniej tak, żeby drogę podłączyć jedynie, bo z tą drogą to chyba lepiej niż tak bezpośrednio do fabryki. Później to można zawsze sobie w razie potrzeb rozbudowywać dane miejsce, tak? Czy to o plac załadunkowy, czy jakieś coś innego. Więc te drogi się jednak przydają. Aczkolwiek nie twierdzę, że są aż tak bardzo konieczne, nie?
Dobra, dostawmy to. Przedłużmy. Tak, żeby później nie było problemu. Lotnisko duże jest, słuchajcie. I w momencie, kiedy stanie, no to... A krzywo trochę stoi, załóżmy. No to może być problem z przedłużeniem drogi, więc ja już wolę zawczasu postawić taką. Położyć, znaczy. Tutaj obrócimy to w tę oto stronę. No ale panie. Ładnie. No i dobrze, i mamy to. Teraz tak, linia. Ważna sprawa. To będzie stąd. Dotąd, pewnie poza mapę wyleci. No jasne. No ale trudno. Opiszmy. To będzie oczywiście lot. TOW, czyli towarowy. I to będzie jakiś Elsmer. Elsie Smyra. Elsmer do Henley. Jednak wolałem te nasze nazwy, kurczę, łatwiej było to zapamiętać, przynajmniej pisownie. I teraz to będzie kamień. To będzie kamień. Dobra, to mamy. Kupmy sobie samolot. Za chwilę to tu wszędzie lotniska będą. Kupmy sobie Boeinga. 25 milionów? To może najpierw tego... No właśnie. Teraz pytanie, którego kupić? Nie, no dobra, kupmy Boeinga. Choćby przez sentyment. I tu go wyślemy. To jest raz. To jest na pauzie i na pauzie. Dobrze, że na pauzie. Żeby on bezproduktywnie na razie nie latał. Teraz musimy kupić pociąg. I pytanie brzmi. Jak mamy go wprowadzić niby na linię? A... Właśnie. Taki mały liptonik. Ale na spokojnie, poradzimy sobie i z tym. Bo ponieważ możemy puścić go tędy. Tylko musimy dokonać stosownych modyfikacji. O. Ciach. I tutaj oczywiście przyżuwaczka. Proszę bardzo. Można, można. To aha, jeszcze linię musimy sobie stworzyć. Najpierw linię. To jeszcze nie jest koniec, słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec, moi drodzy, bo jeszcze jakoś trzeba z tego dworca przytargać cegły w odpowiednie miejsce w Holborn. Ale na razie sobie opiszmy to jako TOW, bo już wiadomo jest, że jak jest sam TOW, to jest pociąg, jak jest DOST, to jest samochód, a jak jest LOT TOW albo MOR TOW, no to to jest... Czy samolot w przypadku lotu, czy mor to jest statek, ale wszystko to dotyczy towarów. My sobie to opiszemy jako Colburn cegły. Bez polskich liter, bo tutaj on głupio reaguje na polskie litery. I to mamy. Teraz tak, musimy wiedzieć, gdzie te cegły mają trafić. Więc sobie weźmy tutaj prawy górny róg, wybierzmy sobie tę zakładkę. I cegły muszą trafić w to miejsce. W związku z tym zastanówmy się, jak by można było zrobić to sprytnie, żeby nie wprowadzać pojazdów drogowych jakoś w głąb miasta za bardzo. Bo to nikomu nie służy. Weźmy sobie... Znaczy to mogę wyłączyć. Weźmy sobie przystanek do wyładowywania. I teraz popatrzmy. Jeżeli bym dał to tutaj, no to nie za bardzo. A tutaj... No lepiej tu... Kurczę, problem jest tego typu, że to jest bardzo duża strefa w tym momencie. I ciężko jest wszystkich zaspokoić, ale tu chyba byłoby to dobre rozwiązanie. Większość byśmy pokryli. Oczywiście najlepiej umieścić tu. Ale ja mówiłem przed chwilą, żeby nie wprowadzać tak bardzo w głąb miasta. A tutaj, no tu już nie sięgamy. Ta uliczka jest najlepsza. Chociaż wiecie co? Poczekajcie. Jeżeli by zrobić ulicę. Ulice mi są potrzebne. Jeżeli by zrobić tutaj upgrade tej drogi i tutaj tej drogi, to przy okazji oni się ucieszą. Tutaj to też można przy okazji zupgrade'ować, bo tu kawałek był, tutaj nie było. Dobrze. To byśmy mieli w ten sposób zrobione.
Teraz tak, kolejny upgrade. To byłby upgrade. Poczekajcie, dajcie się zastanowić. Tutaj można upgrade'ować tę drogę. O. No i tu jeszcze wróćmy i upgrade'ujmy o to w ten sposób. Dobrze, to mamy. W porządku, to teraz budyneczek i przystanek postawimy tak jak mówiłem, czyli w tym oto miejscu. No albo może jeszcze ciut dalej. Nie wprowadzać pojazdu do wewnątrz do miasta. Nie, już wszystko objąłem. No dobra. Trudno. Trudno. Ale jeszcze dodatkowo musimy to z dworca jakoś zabrać, nie? Więc jeszcze sobie tu... Ja wiem, jedni twierdzą, że potrzebny jest budynek cargo dworcowy, jedni mówią, że nie jest potrzebny, a ja mówię, że ja postawię. I najwyżej zrobię tak, że postawię tutaj te tory. O. Będą przelotki w razie W, ale nie postawię ich do końca. Nie postawię ich do końca, tylko tutaj peron dostawię. W taki oto sposób. Dlaczego? Bo zaraz dostawię tu budynki. O, zrobię to w ten sposób. Kurczę, nawet spoko wygląda, powiem szczerze. Teraz budynki towarowe. Weźmy sobie, a te duże, a co? Już nie mogę? Już nie mogę. Co za porażka. A to się nazywa pech, co? To się nazywa pech. Dobra, to na spokojnie, na luzaku. Ogarniemy temat. Jeden tor skasuję. Ale już laguje, co? No już tam jeździ dużo tych pojazdów, więc zaczyna lagować. I teraz spróbujmy dostawić tu, powiedzmy, na próbę jeden peron. I budynek da radę? No tak, teraz da radę. A ten? Ten też. Dobrze, to peronik można z powrotem odbudować na całej długości, tak jak tutaj był. I do tego dostawimy oczywiście budynki. Tylko te największe. Będzie raz. I powiedzmy, że tutaj dostawimy dwa. O. A niech mają. Co im będę żałował? W sumie to stolica, nie? Dobrze, to byśmy mieli. W porządku. Teraz dostawmy tutaj ulicę. Dlaczego nie drogę? Bo ja tak po cichu liczę, że może oni przejdą sobie z rozbudową miasta na tę stronę. To już będą mieli ulicę. I teraz rzecz jest następująca. Musimy jakoś tutaj ogarnąć ten temat, żeby ich tu jakoś poprowadzić. Tak się zastanawiam, czy nie będę w ten sposób łączył, ale... No dam sobie jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji, natomiast zróbmy to na wysokość, powiedzmy, 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Przeprowadźmy tutaj wiadukt. Taki może nowoczesny. Wyprowadźmy go tu. Zaraz. Panie. Ale nie łącz się tam. Nie chcę cię łączyć. No dobra, niech będzie, że dotąd. Okej. I teraz zjedźmy z tym do tej drogi. A jak to będzie wyglądało? A nie. To trochę się skróć. O, autozapis akurat się trafił. Dobrze, i teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No teraz trochę lepiej. Ale to jeszcze nie jest to, czego pragnę. Jak to zabrzmiało. Może tak? O, tak już będzie fajniej. Dobra, może być. Jakieś esy floresy mi teraz wyszły. Dobra, niech będzie. W sumie to niektóre drogi też takie. I tak nasze, słuchajcie, są o niebo lepsze niż co po niektóre w realu. Więc nie ma co narzekać. Teraz tak, wyprowadźmy go sobie może jakoś tak. Tylko jak ty chcesz... Oj, ty chcesz dosyć ostro schodzić.
Niedobrze, niedobrze. Ale to nie... Czekajcie. Jakby go chcieć wprowadzić tu, tylko nie tak. Wyprowadźmy sobie jakoś pod kątem prostym. Aha, pod kątem prostym miało być. Dobra. I teraz spróbujmy to dołączyć. O, patrzcie. Takie rzeczy. I może być. Dobra, mnie się to podoba. Oczywiście sygnalizacje będą wyłączone, bo nam nie są potrzebne. Teraz trochę to przedłużę. Weźmy sobie może cienką ulicę. Dajmy tutaj kawałek. Może... No dosłownie kawałek. O. Dobra, i postawmy plac załadunkowy. Dobra, trochę go rozbudujemy. W razie W, oczywiście w razie W. Jakbyście tam chcieli, wiecie, jeszcze bardziej rozbudowywać i tam tego towaru by się dużo odkładało. Tutaj to będą mieli. Dobra, i to skoro to mamy, to teraz musimy stworzyć kolejną linię. Teraz to już taką docelową. Czyli stąd, dotąd. I to dla odmiany nazwiemy DOST. Od dostawczy. I to będzie Colburn cegły. I teraz wy chcecie ile tych cegieł? Wy chcecie 227 cegieł. Czy ja mam gdzieś tutaj... Tak, mam. Zajezdnię drogową. A nie, to jest tramwajowa, sorry. A, no właśnie, nie ma. Ale tutaj jest. O, stąd poprowadzimy. Towary. Mamy tutaj maniki. 17, tak? Słuchajcie, kupmy 10. Kupmy na razie 10. Niech mają. I to wypuszczamy sobie na dost cegły. To jest raz. To w takim razie to mamy. Teraz gorsza akcja, bo musimy wypuścić pociąg. I teraz pociąg. A spalinowy? 2500 koni mechanicznych. A elektryczny ten? Aha, ten to ma więcej koni. 140. Jakie my mamy w ogóle wagony? Do tych cegieł. Nie to, to. 120. Ale to lipa trochę. Weźmy tę spalinową, zobaczmy. To 140. Ten jest 120. 1971 koni. To już lepiej tego wziąć. No, lepiej tego wziąć. Siła pociągowa 138 kN, a ty 260. A spalinówka? 200. A ten? 235. To wiecie co? Kupmy sobie tego. No, kupmy sobie tego. To będzie ten. Ja wiem, wagony go będą hamowały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 na razie kupimy. Wartość prawie 16,5 miliona. I wypuśćmy go, towarowy Colburn cegły. Puśćmy sobie czas, zobaczmy jak wygląda. Takiego jeszcze chyba nie mieliśmy. No, niektórzy się ucieszą ze spalinówek. Całkiem przyzwoicie. Aha, jeszcze nas przywitał trąbnięciem. No dobra, jedziemy z pierwszej osoby, moi drodzy. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.